Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Balochi i w dzisiejszym filmie pogadamy sobie nieco o jednym z ostatnich eventów, bo oczywiście był jeszcze event walentynkowy, to też mieliśmy przy okazji mordownię i o tym sobie dzisiaj pogadamy w dzisiejszym filmie, czyli o mordowni. Ale zanim przejdziemy do sedna tego filmu, to jeszcze zachęcę Cię do tego, aby zostawić łapkę w górę pod tym filmem dla większych zasięgów, a jeżeli jesteś nowy na kanale, to zachęcam do przejścia na kanał, zerknięcia na inne moje materiały i ewentualnie zostawienia subskrypcji. No, to skoro autopromocję mamy za sobą, to przechodzimy do tematu tego filmu, czyli do mordowni. Oto tabelka, którą dostałem od jednego z Was, przedstawia ona przeciwników na mordowni, fale przeciwników, jak to niektórzy określają. Podzielona jest, jak widzicie, na te dwa rodzaje fal, czyli dla solo bądź dwóch osób i dla drużyny pięcioosobowej. Na potrzeby tego filmu skupię się wyłącznie na tej wersji łatwiejszej, bo wersja trudniejsza wydaje mi się trochę nieco bardziej złożona do omówienia. Tutaj oczywiście są różnice pomiędzy postaciami, jakie się wybierają na ubicie tego, bo mogą to być postacie topowe, jak to niektórzy mówią, po 20 tysięcy powera na postaci, wyekspione arcy orby itd., a mogą to być postacie słabsze, również na 140 levelu, ale na niższym poziomie rozwoju postaci, czy dalej na 140 levelu, ale na początkowym poziomie, dopiero ubierające swój ekwipunek, a mogą to być postacie 100, 110, 70 plus, wiecie, perspektywa 140 levela. Także przechodzimy do pierwszej tabelki. No i zacznijmy od dołu. Pierwsze trzy grupki, wydaje mi się, że nawet zbytnio nie ma co zbyt dużo omawiać. Matacz, pijak, potem Eukeria, wściekły pies, łachudra, matacz plus szaleniec, herszt plus wściekły pies, Eukeria, lake plus szalony łowca. Wydaje mi się, że dla każdej postaci, która posiada synergetyki, tak na dobrą sprawę na 20, czy powiedzmy postać posiada 20 któryś level i posiada te synergetyki na 20 poziom, nie ma żadnego problemu z zabiciem tego, ewentualnie na samym końcu Eukeria, lake, szalony łowca, być może na jednego deada, choć obstawiam, że nawet i to nie. I każda postać przynajmniej na 20 którymś poziomie na spokojnie to zabije i są to po prostu grupki dla początkujących, fajnie zbalansowane, wszystkie są łatwe. Mam drobne uwagi co do kolejnych dwóch fal, dajmy na to. No bo jakby nie patrzeć, Acerodon, pająk leśny, pająk szary, łatwa grupka, zabijemy pająka leśnego, pająka szarego i zostaje nam Acerodon, spoko. Zdebufować go, czy nawet i bez debufowania, precyzyjną strzałą, czy też ukłuciem lalki, czy korzeniami, jest bardzo łatwo i po prostu go sobie zabijamy. Krzyżak plus król szczurów, zupełnie to samo. Krzyżaka zabijamy raczej na tym przedziale poziomowym na rundę, przynajmniej celujemy w to, żeby zabić go na rundę, bo już na tym przedziale 20 czy 30 plus to już na spokojnie farmimy krzyżaka, 20 plus w zasadzie farmimy na spokojnie krzyżaka, więc powinniśmy go zabić w ciągu dwóch rund. Król szczurów i krzyżak obaj nie powinni nas zabić w tym czasie. I na spokojnie zabijamy sobie tę grupkę. Moim zdaniem tutaj ta trzecia grupka ma nieco delikatnie wyższy poziom, a może nawet trochę bardziej niż delikatnie, bo jest herszt, kosior i oczywiście mag ognia, przybysz, który bije, wydaje mi się, że dwa albo trzy razy więcej niż pozostali. I oczywiście ktoś powie, załóż resy, no ale właśnie o to chodzi, że na tą grupkę trzeba stracić dużo punktów statystyk, na to, żeby założyć, nie wiem, dwie ryby albo jakieś resówki na ogień. I to sprawia, że ta grupka jest nieco trudniejsza niż pozostałe. Być może ona jest łatwiejsza dla postaci magicznych, gdy tamte dwie powyższe grupki są łatwiejsze dla postaci fizycznych. Być może. Także czwórka spoko, ten herszt, przybysz i kosior niech zostaną na czwartym poziomie, ale zamieniłbym przybysza na jakiegoś innego przeciwnika albo lekko go po prostu osłabił. Delikatnie. Przechodzimy do piątki. Treven, cybulski, Acerodon. Całkiem spoko, choć już się zaczyna robić sporo debuffów i sporo stref ataku, bo i Treven, i cybulski. W zasadzie cybulski ma trzy strefy ataku, dystans, silne uroki. Treven wydaje mi się, że też ma uroki, a przede wszystkim też ma krwawienie fizyczne i ataki dystansowe. I Acerodon to samo, uroki, bo może rzucić nam oczywiście zakażenie. Ataki dystansowe, ataki fizyczne. Grupka już się robi. Co prawda one biją niedużo, ale robi się już mocna. Ona jest zdecydowanie mocniejsza niż ropucha plus kosior, którego kosiora w zasadzie na tym przedziale to zabijasz sobie na rundę. Wystarczy, że farmisz krzyżaka i zabijasz kosiora na rundę. No a tu mamy Trevena, Cybulskiego i Acerodona, gdzie już kosior, już zostaje nam sama ropucha, nie? Jak zabijamy kosiora na rundę, a najprawdopodobniej rundę albo dwie i ropucha to już jest po prostu formalność. A tu nadal mamy Treven, Cybulski, Acerodon. Trzeba się zastanowić, którego z przeciwników bić jako pierwsze. Na początku biłem Trevena jako pierwsze, ale okazuje się, że Cybulski, bo Cybulski ma najmniej resów z nich wszystkich. Potem Treven, potem Acerodon lub do wyboru odwrotnie. No i jeszcze zostaje Babadek i Wilczur, tak samo. Wydaje mi się, że te grupki dwójka i trójka, czyli ropucha i kosior, Babadek i Wilczur są łatwiejsze niż Treven plus Cybulski plus Acerodon, mimo że są na jednym przedziale.
Osobiście pod względem poziomu trudności to ja widziałbym to w ten sposób, czyli odwrotnie, tylko oczywiście na piątym poziomie herszt przebierz kosior, tutaj trzeba by dokonać jakiejś zmiany, albo wymienić herszta na coś innego, albo ewentualnie przybysza. Kolejna fala, fala numer 6, gdzie jest Ichthyon, Tilsay Wędrowny plus Zębacz, Gregorius i Nielichy, Duch Zimna i Popiel. Niestety tutaj na tym przedziale też widzę pewne dysproporcje. Z Ichthyonem, Tilsayem, Wędrownym i Zębaczem poradziłem sobie bez żadnego problemu moim łucznikiem w 35 poziomie, ze słabym ekwipunkiem, bo tak naprawdę w synergetykach w ogóle nie ulepszonych. Bez żadnego problemu, bodajże na dwa podejścia zrobiłem tę grupkę. Gregorius i Nielichy niestety nie było szansy, żeby to ubić, już najmniejszej, no bo Gregorius silne uroki, sporo życia, możliwość ukazania, haki, wiadomo. Chociaż chyba raz ubiłem to tym łucznikiem, ale no jednak wymagało to kilku solidnych podejść, więc Gregorius już wyraźnie silniejszy, choć nadal do ubicia był moim łucznikiem. Tak, Duch Zimna i Popiel zupełnie bez żadnych szans, Duch Zimna i Popiel to ja mam wrażenie, że w ogóle powinien być w siódemce, a nie w szóstce, stojąc obok Ichthyona, Tilsaya, Wędrownego i Zębacza, które są na spokojnie do ubicia na kilka podejść, gdzie mamy Ducha Zimna, który ma aurę zimna, która ci wyciągnie całą kondycję, znacznie zwiększy mu damage z lodowego pocisku, jeszcze da możliwość zamrożenia cię, a jeszcze nie zapominajmy o Popielu. No tak średnio bym powiedział tutaj umieszczenie tego Ducha Zimna i Popiela przy szóstce. Zupełnie szczerze wydaje mi się, że ten z siódemki Geomorf i Ogruch już byłby bardzo porównywalny, a może nawet i łatwiejszy. Okej, Geomorf ma sporo życia i obrywa niewiele, ale jednocześnie zdebuffowanie go jest bezproblemowe i bardzo łatwo się już później bije Geomorfa, gdy Duch Zimna możemy tak naprawdę stać bez kondycji albo zostać zamrożeni, więc wiadomo, jest jak jest. Także ja bym te dwa przedziały widział w ten sposób, Ducha Zimna i Popiela przesunąłbym do siódemki i wydaje mi się, że spokojnie mieści się to w tym samym przedziale co Gadira plus Przybysz i tych dwóch ziomeczków Wyjedz i Nie na Żarty, chociaż tam mamy oczywiście Stratega i Zatrucie, więc jest to nieprzyjemna grupka mimo wszystko. A Geomorf i Ogruch, idąc do szóstki, może wystarczyłoby tutaj zdjąć Ogrucha, albo po prostu dać Geomorfa Easy plus Ogrucha i to byłoby być może w sam raz tutaj, jeśli chodzi o ten przedział. Co do ósemki i dziewiątki, mam parę oczywistych uwag, ale tutaj na pewno nie zamieniałbym miejscami, w zasadzie chyba niczego pomiędzy ósemką a dziewiątką, tylko po prostu same te przedziały uważam, że wymagają pewnych zmian. Zaimer, Izurul i Telek to jest spoko grupka, możemy to sobie na spokojnie ubić na raty, ubijamy jednego z orków, jeżeli nie dajemy bić tej grupki, uciekamy i bijemy kolejnego i możemy to powtórzyć, aż zabijemy całą grupkę. To samo z osłabionym konstruktem, ubijamy sobie Karola Colda i generalnie tego konstrukta jesteśmy w stanie wymęczyć. Shidem zrobiłem to na spokojnie i z jedną i z drugą grupką, w sumie Shidem to ubiłem Zaimar, Izrula i Teleka za jednym podejściem, osłabionego konstrukta na bodajże dwa podejścia i fajnie razem z Karolem Coldem jest ok, ale Fiodor i Yoko jest tej samej mocy co V1, gdzie Fiodor ma ukazanie, nie wiem jak często je daje, ale Fiodor ma ukazanie. Gdzie Fiodor ma full zestaw debuffów i spory damage z energii, a w dodatku on nie jest sam, a jeszcze jest Yoko do tego. A w dodatku ma osłabienie, zaburzenie elektromagnetyczne, które wyraźnie, bardzo wyraźnie obniża chociażby damage magiczny. Czyli Fiodor w zasadzie bardzo mocno przeciwdziała i na Fizoli swoimi debuffami, ukazaniem, zatruciem szpilą i do tego nawet postaciom magicznym bardzo szkodzi. A obok mamy V1? Zaimar, Izrula i Teleka, które spokojnie bijemy na raty? Poważnie? Kolejny przedział stanowi dla mnie pewien problem, bo zajmijmy się ostatnimi dwiema grupkami, czyli Wendigo i Tigris, bo zimowego szamana bijemy po prostu... No, bijemy go i uciekamy, tak? I dopiero sobie dobijamy Tygrysa. Jeżeli tam mamy 60 któryś poziom, to najprawdopodobniej tak zrobimy. Bo patrzę w tej chwili z perspektywy, powiedzmy, takiego przedziału, dla którego to jest przeznaczone. No bo wiadomo, tam rycerzem, to mi to jest bez różnicy, którą z tych grupek bije, choć oczywiście pierwsza grupka prawdopodobnie będzie najszybsza lub druga. No ale na tym przedziale 60+, powiedzmy, jesteśmy solo. Zimowy szaman plus Tygrys, no dobijamy zimowego szamana. Jeżeli jesteś druidem, to Tygrys jest dla ciebie formalnością, wręcz obrzydliwą formalnością, gdy rzucasz po prostu korzenie i samo się bije, tak? Niestety inne profesje już nie mogą sobie tak fajnie powiedzieć o tym Tygrysie i ja tam męczyłem się Shidem i to na streamie męczyłem się Shidem z tym Tygrysem i to praktycznie było nie do zabicia. No było do zabicia, ale tam trochę brakowało, no i niestety myślę, że takim wudekiem bym sobie go po prostu zdążył ukazać.
Nie wiem, może łucznikiem, gdybym zabrał mu PA i prawdopodobnie zabieranie PA dałoby mi więcej niż uniki. Co ciekawe, że to zabieranie PA możliwe, że tutaj pokazałoby naprawdę swoją gigantyczną moc, gdy mamy jednego przeciwnika i on ma tylko jedną strefę ataku, bo Tygrys dawałby pewnie po 1-2 ataki na bardzo niski procent, a no mając uniki zwiększamy sobie zużycie kondycji i po prostu te uniki no mają jakąś swoją skuteczność, gdzie ten Tygrys nadal będzie pewną liczbę ataków wykonywał. Jeżeli przejdzie przez uniki, no to nas pogryzie i zaraz mamy deada. I możliwe, że łucznikiem paradoksalnie byłoby łatwiej niż Shidem, który ma większą przeżywalność. Wendigo jest dla mnie zagadką, bo Wendigo jest w ogóle nieporównywalnie trudniejszy do takiego Tygrysa i no, zimowego szamana praktycznie nie ma co liczyć, no bo tak jak mówię, ubijamy go sobie na podejście, uciekamy, czy giniemy i dobijamy Tygrysa, jeżeli jesteśmy druidem, czy kimkolwiek innym 60+, no kimkolwiek innym, to tak jak już wcześniej wspomniałem, nie jest takie proste, poza druidem. No a z takim Wendigo, to nawet i druid wcale nie będzie miał tak łatwo, bo wbić korzeni 60+ druid w Wendigo nie ma aż tak łatwo, a do tego Wendigo ma silne ataki dystansowe i tutaj widzę już dużą dysproporcję pomiędzy jedną a drugą grupką. No i mamy Zawieję, obłąkaną harpię i Ragaka Marudera, która wydaje się być jeszcze łatwiejsza niż Tygrys. Ja to Shidem zrobiłem na spokojnie tę grupkę, bez w zasadzie żadnego problemu. 2-3 podejścia i to było ubite, a z Tygrysem no to po prostu była jedna wielka męczarnia. Mam wrażenie, że te trzy grupki prezentują zupełnie inny poziom trudności, ale może inne profesje mają inne perspektywy? Ale no, tak jak mówię, na tym przedziale poziomowym mam wrażenie, że bardzo się to tutaj rozjeżdża na tej dziewiątce. Przechodzimy sobie do dziesiątki. Jeśli tutaj chodzi o drugą i trzecią grupkę, czyli druga, Troll Zimowy i Koszmar, i trzecia, Podróżnik plus Pacynkarz, wydaje mi się, że one są dość dobrze ze sobą zgrane i zbalansowane, że tutaj poziomem trudności mocno o siebie nie odbiegają, ale jeśli chodzi o Halmengira i Widwara, no właśnie zależy, czy te dwie pozostałe grupki, czy one mają być zbalansowane pod tą pierwszą grupkę, czy ta pierwsza grupka ma być zbalansowana pod te dwie pozostałe grupki, bo Halmengir plus Widwar jest wyraźnie łatwiejszy i nam udało się z Azemusem na moim Magu Ognia 80, tam wtedy nie wiem, 5, 4 poziomie, w miarę ekwipunek, jak na swój poziom, i Azamus tam miał druida 60, tam nie wiem, 3, 4, 5, chyba ubrał tam w końcu set na 50 level też. Prawie, niestety prawie ubiliśmy Widwara, naprawdę mało brakowało, ale w końcu wziął i zabijał kraby. I gdyby nie to, że zabijał kraby, bez problemu byśmy go w końcu ubili, bo tam brakowało po prostu dobrej serii krytyków na moim Magu Ognia, tak na dobrą sprawę, i to by siadło. A Troll Zimowy plus Koszmar, no to nie było podejścia w ogóle do tego, w zasadzie najmniejszego. Podróżnik plus Pacynkarz to nawet nie ma co mówić, a no mówię, Halmengir plus Widwar jest wyraźnie łatwiejszą grupką niż pozostałe dwie, więc kwestia właśnie, jak ta dziesiątka zbalansowana być powinna pod którą grupkę. Czy w ogóle zamysł twórców jest taki, że te grupki mają być ze sobą zbalansowane i mają być na podobnym poziomie trudności? Czy to random ma decydować, że raz trafiasz na grupkę, która jest dla ciebie dużo łatwiejsza, a raz trafiasz na grupkę, do której nawet nie ma sensu atakować? Nie wiem, właśnie tu jest ta kwestia. No, ja wychodzę z założenia i cały ten film w sumie i całe to omówienie jest po to, że uważam, że te grupki między sobą na jednym przedziale, tak jak mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, no to tak jak mamy tutaj dziesiątkę, to one między sobą powinny mieć identyczny bądź naprawdę bardzo zbliżony poziom trudności, a ja tutaj tego niestety nie widzę, a w jedenastce to jest dopiero. No ale zobaczcie, na dziesiątce można było dropnąć Beirnowy Rar, czyli Takerony. No i prawie ubiliśmy tego Widwara i Halmengira. Naprawdę to było krawędziowo, a pozostałych dwóch grupek nie było szans. Czy to aby tak na pewno powinno być, że nie dość, że random decyduje o każdym aspekcie gry, ulepszeniach, zdobywaniu przedmiotów itd., to nawet ma decydować o tym, czy dostaniemy grupkę, którą jesteśmy w stanie ubić, bo możemy dostać grupkę, której nie ubijemy? Być może balansowanie tego jest trudniejsze niż mi się wydaje, być może chciałbym scenariusza idealnego, no ale wydaje mi się, że można byłoby to zrobić no nieco bardziej, aby te grupki były do siebie zbliżone, i wsadzanie Lugusa w miejscu, gdzie mamy trzy czempiony Beirnowe i możemy to zabić na trzy podejścia, czy nawet i na więcej, no wydaje się trochę... I tym sposobem przechodzimy do jedenastki, gdzie jest po prostu jakiś absurd, gdzie mamy Gnawka plus Mamuta, którego jestem w stanie sobie ubić na ucieczkę, czy przy lepszym podejściu prawdopodobnie ubiłbym Mamuta za jednym podejściem, a potem dobiłbym Gnawka. Gdzie mamy Żywiciela Jaka, Żywiciela Yeti, Krzypija, gdzie każdego z tych przeciwników da się bez problemu zabić, uciec i wrócić, i mamy naprawdę luźniutką grupkę, jeśli chodzi o Yeti, Krzypi i Jak. A na końcu mamy Lugusa, który ma ukaz w rundę, który ma stratega, który ma zamrożenie, którego jest ciężko trafić, który ma odwrócenie,
I to się ma balansować z powyższymi dwiema grupkami, tak? No, grubo, bo Lugusa to... Szczerze, cieszę się, że nie trafiłem Lugusa, ale wiem, co by było, że po prostu nie miałbym nawet szansy go dotknąć. Jak dwie pozostałe grupki sobie na spokojnie, czy to tam na jedno podejście, jak... Nie, no nie da się w moim przypadku na jedno podejście, bo chociażby żywiciel jak żywiciel Yeti, no to tam są te aury zimna. Aury zimna, zatrucie krwiopija, że to praktycznie nawet ze względu na samo zużycie kondycji nie ma szansy, już nawet nie chodzi o otrzymywany damage. No Gnaw plus Mamut, spory damage, tam 28% Farida, tyle samo Holma, jednak trochę za mało, żeby to ubić za jednym podejściem bez żadnego problemu. Odporności sieczne w ogóle, znak zapytania, jeśli chodzi o Gnawka. Dyskryminacja siecznych, bo jak można mieć Allenor? Nie można mieć Allenora, ale musisz mieć Allenor, więc tak, na lajcie w każdym razie da się zabić te grupki. Ale Lugus? Lugus? I w sumie już tak na zakończenie, bo żadnej z powyższych grupek już nie zabiłem, ale nawet z czysto teoretycznego podejścia. Łączenie ze sobą Seleny, która ma elektryczną szpilę, jakiś ukaz, zamrożenie, z Tassamem, nawet z Tassamem Hard i utorskim klucznikiem, gdzie znowu w tej chwili najprawdopodobniej nie miałbym szansy tego ubić, ale za rok, kto wie. Utorski klucznik, ubijamy utorskiego klucznika, uciekamy czy giniemy i potem sobie robimy Tassama. Najprawdopodobniej za rok będzie to dla mnie solo możliwe. Czy za dwa lata, nie wiem, whatever. Po prostu widzę z samych założeń, że Tassam, którego wydefię na Farida i Holma, czy utorski klucznik tak samo, po prostu sobie ubiję tego utorskiego klucznika i myślę, że jest realna szansa, żeby kiedyś, jak będę miał mocniejszą postać, to po prostu tego Sassama zabić, gdzie z Seleną po prostu, no... No jak? Jeszcze rozumiem, gdyby tutaj było... stał tutaj NPC, który nam za darmo przekłada drify, podkreślam, za darmo przekłada nam drify i za darmo sobie wrzucamy, nie wiem, odporność na zamrożenie. Stoimy, przekładamy, tam wyrzucamy co nam niepotrzebne, wrzucamy sobie za free odporność na zamrożenie i Selenę bijemy, tak? Ale w tym realnym scenariuszu, który mamy w tej chwili, gdzie no nie ma takiej opcji, żeby sobie po prostu za darmo, czy w ogóle przerzucić sobie drify z odpornością na zamrożenie, no jakoś ubicia Seleny ja tutaj nie widzę, nawet za rok, dwa, czy może trzy, nie wiem. Być może wtedy dużo się zmieni. W każdym razie z samych założeń Tassam plus utorski klucznik wydaje się być dużo łatwiejszy ze względu na specyfikę, charakterystykę tych przeciwników. Co do Brenadira, nie wiem, to jest chyba do ubicia we dwóch. Solo to jest raczej nie do ubicia. Gdzie jeszcze Tassam hard, nawet hard plus utorski klucznik wydają mi się w zasięgu. Po odpowiednim wzmocnieniu postaci, tak Selena ani Brenadir nie wydają mi się, aby były możliwe do zabicia. Przynajmniej tak w obecnej perspektywie gry. No nie, nawet z ekwipunkiem na złoto 3, nie wiem jakimi driftami, robami, nie wyobrażam sobie zabicia Brenadira solo, tak samo, no nie wiem, może Seleny, może? Będąc magią ognia czy wodu, prawdopodobnie tak, gdzie na rundę jest w stanie taki mosiek zbić pół HP tej Selenie, no Ritz raczej nie będzie w stanie i tutaj defensywa Ritza nic nie daje, no bo jeżeli masz dosyć zamrożenie, to dostaniesz zamrożenie, czy jesteś magią ognia, czy jesteś rycerzem i lepiej mieć po prostu w takiej sytuacji większy damage, a być może się mylę, jestem ciekaw, co wy powiecie na ten temat w komentarzach. Grupka, fala numer 13. O tym to w sumie mogę powiedzieć jedynie anegdotycznie, że analogiczna wersja tego, gdzie jest pięciu tych zabójców, spotkała się z niezłą falą komentarzy na Discordzie, że jest to po prostu nieubijalne. No a dwójka, czyli ta wersja tutaj, którą widzimy, że jest ubijalna. I w sumie to tyle. Z tego co widziałem, to naprawdę wysoka nagroda w PsychoExpie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało za rok czy za dwa, w jaki sposób sobie postacie będą z tym radziły i jak będą wyglądały nagrody i być może dropy z tej i z tych grupek. Także jeszcze przekonamy się na przyszłych edycjach Mordowni, o ile oczywiście tutaj nie zajdą jakieś zmiany. Na koniec warto byłoby dodać, że Mordownia, jak ma swoje plusy, ma swoje pewne także negatywne oddziaływania, bo jak fajnie, że możemy zdobyć jakieś przedmioty, które jest ciężko zdobyć na co dzień, tak widzimy, co się stało z rynkiem chociażby setów w tej chwili, gdzie setów było przed Mordownią tak naprawdę tylko kilka dostępnych. A mamy cały rynek nimi zasypany. Z jednej strony może to i dobrze, ale z drugiej strony, jak widzimy, hełmów nadal brakuje. Nadal, gdzie są te hełmy? No, po prostu rewelacja. Nawet poza setami pojawiły się nawet rzeczy na co dzień niemożliwe do zdobycia. Pozdrawiamy Shidów i Łuczników w ich kaźni, zwanej graniem w Broken Ranks, szpony.
Pojawiły się szpony, które są naprawdę w niskiej cenie w tej chwili i mamy jeden Taehal, także jeżeli jakiś shield lub łucznik jest zainteresowany i jeszcze nie ma epika, to może się w to zaopatrzyć. A co ty sądzisz o mordowni i jej wpływie na rynek i ogólnie grę Broken Ranks? Nie zapomnij wspomnieć o tym w komentarzu. Myślę, że to byłoby tyle, jeśli chodzi o temat mordowni. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o mordowni. Czy masz jakąś sugestię co do tego, jak ona powinna wyglądać? Co ci się w niej podobało? Co ci się w niej nie podobało? Miło będzie, jak przeczytam jakieś komentarze, bo pod szczerze OBR-ze to generalnie za dużo komentarzy nie zostawiacie, ale nie dziwię się, bo chyba po prostu wolicie tego słuchać i nie jest to tak angażujące. Zatem zapraszam do jakiejś dyskusji w temacie o mordowni, bo tutaj jest trochę o czym pogadać. Bo szczerze OBR-ze to cała seria w zasadzie polega na gadaniu. Dodatkowo zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i ewentualnie zerknięcia na mój kanał, gdzie są inne materiały oraz zapisy z live streamów oraz jeśli jeszcze nie zostawiłeś suba na moim kanale, to także do tego Cię zachęcam, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Z tej strony był Balocci, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć. Nie dla psa V2, nie dla psa V2. Myślisz, że to znaczy, ale nie dla psa V2. Nie dla psa V2.